Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w tym króciutkim odcineczku czysto prezentacyjnym. Moi kochani, dzięki uprzejmości firmy Playa Games został mi, jak również Cieplowi, dostarczony awatar. Moi kochani, tak, to jestem ja. Trochę Playa, <coughs> przepraszam was, przesadziła, bo zbyt dobrze oddała moje zakola. Aczkolwiek powstał na live taki żarcik, moi kochani, że to jest zakole prezentacyjne. A jest jeszcze zakole bojowe i specjalnie dla Was zużyję jedną krepsydrę, żebyście zobaczyli, że zakole bojowe wygląda tak. To jest drugie zakole z drugiej strony. Moi drodzy, mój awatar jest to i truskaweczka. Jest na tyle wspaniały, że mamy zakole prezentacyjne i zakole bojowe. Tak oto wygląda. Dla wszystkich, którzy pytają, nie, nie każdy może takie mieć. Nie, nie da się tego ustawić w kreatorze. To jest Przejmość firmy Playa Games, która ze względu na naszą współpracę postanowiła również, tak jak Gimperowi, tak jak Steelowi, zrobić specjalne awatary na serwerze S35. Z tego co wiem, Stilu ma też na S25 taki, miał mieć, także polecam. Ale żeby nie był taki suchy odcinek, to walniemy sobie w portal Gildi. Żeby nie było, a generalnie co słychać na serwerze, to zapraszam na live. Wiecie o tym, że one są. Link pod filmikiem tym. Więc standardowo, kto ma ochotę wpaść, zobaczyć, jak tam padają wieże, dzisiaj nawet trzy padły, to zapraszam. Można zostawić followa. No, walimy ostro w ten portal, walimy ostro. Gdyby nie to, że same uniki, to walilibyśmy ostro. W międzyczasie jeszcze jakiś ludzior wpada, widzicie, dzieje się na live. Ie. 44 subskrypcje, całkiem nice, jak na tak krótki okres. Także dzięki Wam wszystkim, moi drodzy subskrybenci. Za wspieranie kanału. Dzięki Wam, moi drodzy ludciarze, za wysyłanie ludców. A my bijemy portal i zaraz, moi drodzy, podejdziemy sobie do portalu solo. To będzie pierwsze podejście, bo wczoraj zabiłem portal solo numer 6. No dobrze, że przynajmniej mój Zbysław się rozkręcił z tego zakola bojowego na koniec, na koniec walki. No i teraz zobaczymy, czy damy radę sobie z portalem numer 7. Podejrzewam, że co najmniej połowę powinniśmy mu zabrać. Przyglądajmy się na te paski na dole, to jest taka wróżba, czy idziemy z czasem. Bo w tej chwili nawet jesteśmy ponad czasem, to znaczy my mamy dłuższy pasek życia niż on, więc wygląda nawet na to, że gdybyśmy dalej tak stracili krytyki, to jesteśmy w stanie go zabić dzisiaj nawet. I to by było niesamowite, aczkolwiek. Nie wierzę w to, bo zawsze w późniejszym etapie, gry się coś psuje. Nagle wchodzi seria uników, 500 krytyków, o zaczyna się. Zaczyna się, więc wojownik zaczął nagle robić swoje bloko uniki. I nagle ten pasek postępu się już nam zepsuł. Jak widzicie, kilka głupich uników, krytyków i popasków. No, także, jakby ktoś chciał wiedzieć, moi drodzy, to jest wojownik, który robi podobno bloki z 25% szansą. Podobno. My ledwo żeśmy połowę go zbili. A widzicie, początek wyglądał tak, że. Mieliśmy szansę go zabić całkowicie, nie? No, teraz przyspieszył Zbysław. No, Zbysławie, trochę za późno. Jeszcze jakiś hit zunikowany. No, ale jutro go zabijemy, także jutro nam wpadnie do klaserka. Eee, no, szkoda, bo gdyby tak ze 2-3 krytyki jeszcze po drodze siadły, to byśmy mieli fajny odcineczek. Klaser mamy już 88%, jest nice, zbieramy warzywniak, ale nic wam nie będę mówił, bo to jest odcinek tylko i wyłącznie o tym, że w końcu wjechał awatar Wspaniały awatar moi kochani, wspaniały awatar, mnie tam się bardziej bardzo podoba, tylko mam pewne zastrzeżenie, poproszę następnym razem firmę Playa Games, żeby tak wiarygodnie moich zakoli nie pokazywała, bo tylko je trochę dorysowała. <ścoughs> Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hejka i pa pa!